Tasy, Agorów na pewno wiele będzie testować w tym meczu. Także panowie, przyjemnych testów. I czy Agorok po wczorajszym triumfie nad cały czas, od góry do dołu, zrobił już swojego grompa z drugiej rotacji, bierze wilki, dla niego to bardzo duże zwycięstwo. Ale czy to będzie zwycięstwo dla Agorok na bocie, bo Wilde Scout podpalony i zostanie zmieciony z planszy? Ale ten sam los czeka również Leona. Teraz 1v1, Ruf kontra Laker, Laker pod wieżą, Gravitum odpalone przez Rufa. Ale letalnej dawki obrażeń tutaj nie znajdzie AD Carry Forsaken. Jeszcze Ruf mógłby tutaj czegoś szukać, błysk jest dostępny, Klęs tak samo. Ale Laker na pewno nie charakter i ma też umiejętności stricte sportowe, więc Agorok koło tego spotkania przechodzić obojętnie po prostu nie może, bo jest szansa na to, że się sparzą. Zdecydowanie tak, bo Forsaken zadrapać potrafi i teraz możemy mieć właśnie tego pokaz na środkowej alejce. Tam Kejstorm posłany w stronę Leona, ale nadciąga również Rabel. Czy z Knightem zgotują prawdziwe piekło swoim rywalom? Póki co Knight musi ratować się ultimatem, ale wyłapany jeszcze Thomas i on zostanie znokautowany przez Rabla. I muszą flaszować się z obecności Willa, korzysta na bocie. No właśnie, bo Laker tutaj będzie zbierał plejty, ale Ruf podchodzi do przodu, trafiony jest Rabel i okej, plejty padły. Ale teraz Ruf znajduje się w okropnie ciężkiej sytuacji. Udaje mu się jeszcze umknąć z tego wszystkiego swoim błyskiem. Laker z ultimatem, czy będzie w stanie pogonić? Nie ma takiej opcji. Laker może jedynie zbierać plejty, może zdobywać kolejne złoto, ale nie z rywali. Chociaż to do czasu, bo nadciąga tutaj Knight. No i Knight ze swoim ultimatem, tak świetnie dajwująca postać. On po prostu wykluczy Rufa jeszcze jeden autoatak i wynosi się swoim ultimatem w bezpieczne miejsce. Tylko teraz pytanie, czy będzie musiał jeszcze uciekać z tej sytuacji, bo domyka Domas, domyka Wilde Scout, domyka Jaunati. Zbierał, często po nią sięgał, w zeszłym roku też trochę tego GPK było. No i historycznie chyba za bardzo nas na nim nie rozczarowywał, ale teraz to nie na nim będziemy się skupiać, bo to Forsaken przygotowuje akcję na bocie. Tak, i nie dawał za wygraną Jaunatis, jeszcze na swoim mgle próbował podchodzić pod rywali, ale przeczuwał pewnie, że Rabel jest tutaj w pobliżu, ale 1v1, Knighta i Domasa, jeden i drugi z zagranym ultimatem. Oj, Rabel, jeszcze lepiej. To W przedłużone flaszem, szybko pod Domasa, ten będzie tutaj podrzucony, nie ma już flasza, nie ma ultimate'u, nie ma szans na przetrwanie, Rabel, to było przepiękne. No i błyskawiczna kasata wrogiego midlanera i wycofanie się na rzekę po to, żeby jeszcze uleczyć się ze swoich kampów w dżungli i gdyby to była jakakolwiek inna postać poza junglerem, tak mocno pobijana, powiedzielibyśmy, musi cofnąć się do bazy, musi się zregenerować, ale jest junglerem, więc nie dość, że pasywnie sobie tutaj będzie odnawiał swoje punkty żywotności dzięki buffom zgromadzonym, no to jeszcze z tych obozów sporo podleczyć się może, w szczególności z tego grompa. Szybko je podreperuje, ale jednak zreperować swoją sytuację próbują zawodnicy Forsaken. Laker wyłapany i jego już tutaj nie ma. Wilde Scout upaść nie powinien. Co więcej, Leon może podzielić los Lakera. Dokładnie tak. Przypieczętuje Jaunatis jego los i dwa szybkie fragi dla Forsaken, które mogą jeszcze zakończyć smokiem. Domas musi ratować się swoim Kajostormem i zupełnie nie radzi sobie Domas z Knightem nad tym Echo. I naprawdę ten cooldown na ultimacie Echo wydaje się być niski w tym momencie i takich trade'ów będzie po prostu Knight poszukiwał. Ale czy nisko nie upadnie tutaj Leon, bo inicjuje nagle Wilde Scout. Mam zagrany Grand Instant razem z Quickness, ale on wykluczony jako pierwszy, to pierwsza ofiara tej walki. Następna może być Ruf, zanim leci Knight, jednak szybko doskakuje do swojej drużyny, by obronić Lakera, a on zgarnia jeszcze eliminację na przeciwnym midlanerze. W międzyczasie upadł nam kolejny zawodnik. Agorok, kiedy mamy sezon regularny w Ultralidze, że idzie nieźle, 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 aż a potem przystaj. Jest ten jeden moment i potem Agorok skyrocket do przodu. Tak jest. I tutaj też było w miarę dobrze do momentu, aż po prostu nie było, ale czy nie będzie Knighta? On ma jeszcze swój ultimate. Nim spróbuje się uratować, Kajostorm dograny, on strzępi pasek zdrowia Knighta, jeszcze z flashem poleciał za nim. Vic tego wykorzystuje. I kiedy tylko ten jest dostępny, to dla Knighta zapala się zielona lampka, że okej. Okay. Mogę pozwolić sobie na wejście, które nie jest dla mnie najlepsze. Ja je pewnie przegram, ale mam ultimate'a, więc ja się wyleczę, a przeciwnik albo spali cooldowny, albo będzie musiał się wycofać. Takie wejście widzimy na topie i tam spalony Wilde Scout to będzie uprażony, chrupiący kąsek dla Leona. Czy się akurat z tym werdyktem a propos Agorok, bo na jakie tuzy będą musieli zmierzyć się w następnym starciu? Na Iron Wolves, którzy na fali, którzy w gazichu, już z szóstym zwycięstwem z rzędu. Tak, na razie Knight poszuka solowej eliminacji. Domas nie jest ogłuszony, to nawet nie było potrzebne, bo Knight wyjaśnił go dosłownie w sekundę. Po prostu nam prysnął Wiktor i nie bez powodu rozmawialiśmy tutaj o barbecue, bo został ugrillowany Domas na górnej alejce. No i widzimy, że ten techniczny counterpick w postaci Echo potrafi naprawdę nieźle się odpłacić, a Sheru, zagubiony na mapie, musi się ratować swoim Ghostem, swoim Hollowed Mistem i Ultimate'em.
Dołącza tutaj Wilde Scout. Tak, będą szukali rewansu. Leon, ten musi uciekać swoim flashem za ścianę. Uratował się na moment, ale to nie wystarczyło. I tak eliminacja trafia w ręce Wilde Scouta, ale trafi też do Sydney Baka. Cała dolna lejka Forsaken. Laker rozbestwił się na dobre. Z fragiem numer jeden. Kolejny, tym razem dla Sydney Baka, ten z triple killem podczas tej walki. I zwieńczyć mogą ją jeszcze baronem na szorem. 5-1 i pozbawione swojego midlanera Forsaken tu po prostu walczyć nie mogło. Aggro Rogue w 24 minucie przechodzi na Nashora. I to będzie darmowy Nashor. Nie ma nikogo, kto mógłby ich zatrzymać. Aggro Rogue prezentuje nam znakomitą grę. Na samym początku tak nie wyglądała. Nie była ona znamienna dla tych najlepszych gier Aggro Rogue, ale ostatecznie sprawiają, że te egzotyczne piki w postaci Eko, w postaci Zeri, w ich rękach zwyczajnie działają, chociażby tak jak było to w grze przeciwko Gentlemanom. No i czy z tym baronem Nashor z kąsa i kąsa? I to każde jedno pogryzienie boli coraz bardziej, szczególnie, że tak dużo przedmiotów już posiada. Oj, to też zaboli. Jaunatisa złapany przez Solarną Flarę. Jeszcze był w stanie uciec, co prawda podpalony, ale utrzyma się na nogach. Jednak Laker nic sobie z tego nie robi. On po prostu zadaje tyle obrażeń, ile wlezie. I to kontynuacja tej gonitwy. Laker z jedną eliminacją, druga też do niego trafi. On nie bierze jeńców w tej grze. Oj nie, i ta Zeri do tego została stworzona. Jeżeli któryś z zawodników swoje highlighty na Zeri będzie miał, to z pewnością będzie to Laker. I po takim występie chcemy tej Zeri oglądać więcej w jego rękach, bo Aggro Rogue po raz kolejny domyka nam rozgrywkę. Jednak niewiele więcej zobaczymy w tej grze, bo tak jak powiedziałeś, Peter, to końcówka, to finish. Aggro Rogue już na mecie. Zajęło im to, jak na ostatnie standardy ultraligowych gier, niezwykle krótko, bo 27 minut, a Nexus w bazie Forsaken.